Już wszyscy gotowi? Możemy zaczynać? Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji Daniela Bossego, na której Pan Daniel przedstawi nam szczegóły dotyczące swojej Akademii Marketerów. Panie Danielu, zapraszam do zabrania głosu. Dziękuję Pani Moniko za wprowadzenie. No i witam Państwa wszystkich serdecznie na konferencji, którą naorganizowałem, aby odpowiedzieć na te wszystkie pytania, sugestie, które dostajemy z całego świata w związku z obecną sytuacją dotyczącą Akademii Marketerów. Mam tutaj kilka wybranych pytań. Są to pytania oczywiście zmoderowane. Wybrałem takie, które mi najbardziej pasują. I teraz na te pytania odpowiem. Aby już więcej nie było jakichś niepotrzebnych domysłów, jakichś teorii spiskowych, aby wszystko było jasne. Pierwsze pytanie, które bardzo często otrzymujemy, to jest, czy podczas uczestnictwa w Akademii Marketerów będzie trzeba mieć maseczki? Proszę Państwa, nie. Zadbaliśmy o Państwa bezpieczeństwo, zadbaliśmy o to, aby ta nauka i to wdrażanie tych wszystkich systemów było dla Państwa bardzo bezpieczne. Dlatego mamy 10% pewność, że przez ekran monitora nie zarażą, nie zakażą się Państwo niczym. Jedynie na co Państwo będą podatni, to na możliwość zakażenia się potężną dawką wiedzy marketingowej, rozwojowej, sprzedażowej, owej. Kolejne pytanie, którego trochę nie rozumiem. Ile to będzie kosztować? Proszę Państwa, co to kogo interesuje, ile to będzie kosztować, skoro wiedza przedstawiana w Akademiach Marketerów jest wiedzą bezcenną. To, co tam będzie, będzie generować Wam zyski, będzie generować Wam efekty, będziecie na tym zarabiać, drodzy Państwo. Po co więc wiedzieć, ile to będzie kosztować, skoro warto zapłacić każde pieniądze? Nie wiem. Czy będzie opcja testowa? Proszę Państwa, testować można, nie wiem nawet, co można testować. Dlatego będzie opcja testowa Akademii Marketerów. Będzie można sobie sprawdzić, jak to wygląda. Będzie można aktywować sobie platformę na okres testowy. I w tym okresie testowym będzie można właśnie już otrzymać pierwsze rzeczy. Tą rzeczą będzie opracowanie długoterminowego planu marketingowego, który będzie później realizowany. Co w szczegółach już później Państwo tam się dowiedzą, jak odbiorą sobie ten dostęp. Kolejne pytanie z pytań, po co je zadawać, to jest, czy będzie można zrezygnować z platformy? Proszę Państwa, będzie można, ale po co? Po co rezygnować z czegoś, co będzie Wam dawać rozwiązania, będzie Wam dawać możliwości docierania do nowych klientów, pozyskiwać nowych klientów? Po co rezygnować, ja się pytam. Nie wiem. Co teraz zrobić? Piszecie, gdzie można się zarejestrować, gdzie można już odebrać, gdzie można już zapłacić, jak zapłacić i tak dalej. Czy można PayPalem, czy można kartą? Tak, proszę Państwa, to wszystko będzie można zrobić. No wszystko jest przecież tak przemyślane, żeby jak największa liczba osób mogła to sobie odebrać, tak? Natomiast co teraz zrobić? Teraz czekać. Będziemy czekać na rozwój wypadków. Kolejne informacje będą 8 czerwca o godzinie 10. Wtedy startuje Akademia Marketerów. Natomiast oczywiście nie ukrywam, że te osoby, które są najbardziej dmuchają nam w żagle, czyli udostępniają na przykład taką transmisję jak teraz, czyli na przykład komentują, takie osoby będą miały jakieś tam pierwszeństwo i one jako pierwsze będą miały najlepsze warunki, a najlepsze warunki będzie miało pierwsze 100 osób na każdą klasę, w sumie jest 6 klas, czyli pierwsze 600 osób, które rozejdzie się, proszę Państwa, w jakieś 15 minut, a jeśli w 20, to będziemy zaskoczeni, że tak długo to trwało. Dla pierwszych 100 osób będą specjalne warunki przedpremierowo-testowe, gdzie aktywacja platformy będzie za grosze. Tak więc ja dziękuję Państwu uprzejmie. Nie będzie kolejnych pytań. To jest wszystko, co miałem do powiedzenia. Zapraszam na kolejne konferencje. Do zobaczenia.